Cześć, tu Chris Adventure One. Zapraszam Was na nową serię wyjazdową z naszej zeszłorocznej eskapady do Tunezji. W tym odcinku robimy wprowadzenie, czyli przejazd przez Europę i pierwsze dni na afrykańskiej ziemi, czyli Tunis, Hammamet i El Djem. Zaczynamy! Dojechaliśmy właśnie do Florencji. Stąd rozpoczynamy serię wyjazdową do Tunezji. Jedziemy na 11 dni, wyruszamy jutro stąd do Civitavecchi. Dojeżdża do nas jeszcze 6 busów i przez 11 dni będziemy się poruszać po bezdrożach tunezyjskich. Jest Witek, jest Andrzej, idziemy na miasto, będziemy coś z miasta kręcić, nie? Ja nigdy nie byłem we Florencji. Andrzej, byłeś kiedyś we Florencji? Nigdy w życiu. No, to będziemy skręcić już dalej z miasta materiał. Pozdro Elo. 360-540. Zaczynamy od nielegala. Jedziemy na gapę. No i się zaczęło. Jak myślisz, Andrzeju, ile lat przy tym pracowali? Co? Ile przy tym pracowali? Chyba 1 500 000 900. Co najmniej. Niestety nie mamy zbyt wiele czasu na zwiedzanie Florencji. Tak naprawdę jest to jeden wieczór i wszyscy zgodnie udajemy się do Mercato Centrale, czyli do targu centralnego, w którym znaleźliśmy niesamowitą włoską kuchnię, no i oczywiście pyszną pizzę. No i jesteśmy praktycznie w komplecie. Praktycznie. Jeszcze brakuje Rolanda. Jutro promy wypływają o godzinach. My o 19, chłopaki o 23. Roland jest jeszcze w Polsce. Ma 1800 km do przejechania. Ale jak zawsze zdąży. A jesteśmy w centrum Florencji. Jak to we Włoszech. Wszystko o tej porze zaczyna żyć. Dzień drugi. Roland jest 2 godziny od nas. Dokonał chyba niesamowitego i niemożliwego. Ekipa już pojechała do Salerno. Ci na zakupy, my na zakupy. No i proszę bardzo, jaka zmiana. Nagle nie jedę masterem, tylko sprinterem, porządnym samochodem. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Buongiorno. 5 minuti. Klasztor di Firenze. Tak się to nazywa. Czekamy na Paulinkę i Swieta. I na Andrzeja i na Witka. I z godzinnym opóźnieniem, ponad godzinnym już w tej chwili, będziemy ruszać dalej. Czas na influencję, dojeżdżamy do portu. Dojeżdżamy do portu, 4 km. Za nami Piotrek i Robertas. Jak tam? Chłopaki? Tu jedzonko, tu już jedziemy. Po kilku godzinach dojeżdżamy do przeprawy promowej. Prom zamówiłem odpowiednio z wyprzedzeniem, więc mniej więcej wyszedł nas około 150 euro za osobę w dwie strony. Zatankowaliśmy w sumie 3 baki paliwa, jeden do pełna w Polsce, a jeden na Słowenii i jeden we Włoszech. Spakowaliśmy się na prom, jutro się widzimy w Afryce. Ale się jaram. Uwielbiam pływać promami, uwielbiam morze. Prom w sumie płynie 27 godzin z postojem w Palermo, a będziemy płynąć praktycznie całą noc i cały kolejny dzień. A tak naprawdę wylądujemy w Tunisie późno w nocy. Dopływamy do Palermo. Tutaj będzie załadunek dodatkowy, tudzież rozładunek.
My już dziś w Tunisie będziemy. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich fanów. A co Gruszeczka teraz będzie robić? Gruszeczka będzie pić teraz cytrynkę. I z czego to cytrynka? Z cytryny. Witam serdecznie, pozdrawiam moich przyszłych fanów. Same terenówki. Dopływamy w końcu do Afryki i na dzień dobry jesteśmy świadkami zdarzenia, wypadku, który wydarzył się zaraz przed nami. Jeden z lokalsów stracił hamulce, zjeżdżając z rampy promowej i uderzył w wielką betonową barierę. Ale urwał! Ale to było dobre! Odprawa paszportowa trwa mniej więcej 2 godziny. Po których to czekamy na resztę ekipy płynącą drugim promem. Generalnie Tunezja jest dość otwartym krajem dla turystów, aczkolwiek trzeba troszeczkę zrobić papierologii, która pomoże z łatwym i bezproblemowym wjeździe do tego kraju. No dobra, więc czekamy obok portu w Tunisie. Robert będzie wyświetlał film z freestyla na murze kryminału. Mamy nawet popcorn. I mamy nawet ludzie tam się wyzbierali. Popatrz, jak kryminał łączy ludzi. Jest to moment, w którym sobie uświadamiasz, gdzie jesteś. Uwielbiam to. Pierwszy dzień. 9 rano, pobudka. Nad samym sienkim morzem. Skład w komplecie, a więc jest masterek. Jest sprinterek, jest 5 sprinterków. Pięknie. Już nawet była policja. Wypytać się nas, gdzie jedziemy i co będziemy robić, żeby poinformować posterunki, gdzie jedziemy, że mają o nas zadbać. Grand Tourer, Turtles, Blue Sky, Mantra, ten to nie wiem, no i Wiedźmin. Czyli mamy Rolandę z dzieciakami, Szymona z Aleksandrą, Roland z Agnieszką z dzieciakami. Jest pułkownik, już pierwszą awarię naprawia. Piotr i Agnieszka, Swiet z żoną i oczywiście ja, Paulinka, Andrzej, architekt i Witek. Będzie dużo jazdy po pustyni. Przetestujemy ostro masterka. Zobaczymy, czy da radę i jak da radę. No i oczywiście KTM-a zrzucę, zmienię oponę na łopatę i będzie szał. Wyjeżdżamy z Hammamet-u i jedziemy do El Jem. Ale jak widać, tutaj zaczyna się ruch klasyczny. Wyjeżdżamy z Hammamet-u i kierujemy się w stronę El Jem. Tego dnia dojeżdżamy prawie pod samo miasto i śpimy na dziko, w zasadzie w jakiejś polanie, gaju oliwnym, jakkolwiek to zwał. Dzień numer 2. Goły Roland. Nie do końca. Nie do końca. Jesteśmy w zasadzie na dziko. Tu jest Afryka, nie da się ukryć. Najbardziej dzika Afryka, tak. To tak to wygląda. W stosunku do Maroka nic się nie zmieniło, więc to jest oczywiście niefajne, ale generalnie poza wbijającymi się akacjami w stopy i kaktusikami jest bardzo fajnie. Mieliśmy jechać tam dalej, tam jest wyschnięte jezioro, ale tutaj już się te krzaczki, że tak powiem, te drzewka już takie zrobiły gęste, że nie chcieliśmy się tam pakować w nocy, bo zajechaliśmy tu w nocy. I co? Śniadanko i jedziemy do El Jem zobaczyć bodajże 3. największe koloseum na świecie. No i dalej jedziemy do Tatooine.
będziemy oglądać Tatooine Gwiezdne Wojny. I w drogę! I tak odnajdujemy pierwszą szutrowo-terenową drogę, którą przez chyba 10 albo 15 kilometrów jedziemy w stronę El Jem. No i wjeżdżamy na asfalt i zaczynamy zwiedzanie pierwszego miasta. Taki mały postój. Co Robert znalazł, Aniu? Koła do transportera 251. Tego, co macie u siebie? I to są te koła? Pozdrawiam moich fanów. Główna Wikipedia wyjazdu. To jest trzeci największy amfiteatr rzymski. Jest lepiej zachowany niż Koloseum. W Rzymie, tak. Był wybudowany na 30 do 35 tysięcy widzów. Rozgrywały się tutaj całodzienne takie, no, najpierw byli skazani ludzie, którzy są skazańcami, które mają jakieś przewinienia i oni byli w kajdanach wypuszczani do lwów. Później byli chrześcijanie, którym na przykład ściągali kajdany, żeby mogli uciekać przed lwami. Na samym końcu byli gladiatorzy, no i byli z nimi również jacyś tam drobni przestępcy, też walczyli. No i w El Jem, jak wybudowano też ten amfiteatr, oni się tutaj wzbogacili na oliwie z oliwek. Cały El Jem, tak? Stry, skorpion. Tam się jakieś prace konserwacyjne odbywają. Pozdrawiam moich fanów. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka, skomentujcie, udostępnijcie ten filmik, jeżeli się podobał. I w zasadzie do następnego odcinka, który będzie już dłuższy i bardziej napakowany terenowo miastem.